Siemanko, witam Was, Wojtek z tej strony. Dzisiaj, 2022, może nie dzisiaj, ale w tym roku nadal się opłaca uczyć po niemiecku i dzisiaj przygotowałem znowu kolejne coś dla Was. Właśnie teraz Wam pokazuję moją nową prezentację. Chodzi o słowo morgen lub der morgen, czyli rano, dzisiejszy albo po prostu ranek, rano. I o to słowo dzisiaj chodzi. Zaczynamy. Am morgen, czyli z rana. Tutaj am to jest swoją drogą słowo, które Wam w innym filmiku wytłumaczę, ale morgen pisane z dużej jest rano, czyli ranek. Am morgen z rana. Z rana, nie wiem, byłem tam, czy robiłem coś tam. Am morgen habe ich gearbeitet. Ja? Oder am morgen war ich joggen, byłem biegać, czy cokolwiek, po prostu, żeby Wam tutaj pokazać przykład, am morgen. Lecimy do następnego przykładu. To jest też bardzo fajne, bo dla Polaka to jest troszeczkę nielogiczne. Heute morgen, czyli dzisiaj rano, tak? Wiemy, że morgen, jako morgen, to znaczy jutro. Dla Polaka przetłumaczyć to by było heute morgen, czyli dzisiaj jutro. Nie ma czegoś takiego jak dzisiaj jutro, ale dzisiaj rano jest. I to właśnie to znaczy heute morgen. Oczywiście nie widzicie pisowni, jeżeli ktoś mówi, tylko słyszycie. I jak teraz będziecie słyszeli heute morgen, to wiecie, że heute morgen to jest dzisiaj rano, albo dzisiaj z rana. Kolejne słówko lub tam kombinacja guten morgen to jest to, co każdy zna i najwięcej używamy, bo do każdego się rano mówi guten morgen, czy to do własnego dziecka, cioci, babci, wujka, czy przełożonego, czy kolegi. Obojętnie. Guten morgen można mówić do każdego, jest kulturalne i tutaj u góry po prawej jest filmik, gdzie są wymowy różnych słówek. Słuchajcie sobie to. Nigdy nie może być tego za dużo, bo uczenie to jest to. Dobra, lecimy do następnego. Czyli morgen ist nicht gleich morgen. Morgen nie równa się morgen, bo der morgen rano, a morgen jutro. Idzie powiedzieć heute morgen, dzisiaj rano, ale nie idzie powiedzieć morgen, czyli jutro rano. To nie jest morgen, morgen früh. To by było jutro rano. Mam nadzieję, że to Wam troszeczkę znowu pomogło. I co? Powtarzajcie sobie albo ten filmik, albo sobie spiszcie to i sobie powtarzajcie heute morgen, morgen früh, guten morgen, am morgen, der morgen, żeby wiedzieć, żeby to po prostu weszło, żeby zakodowało się w głowie, jak to działa, jak będziecie słyszeli, bo to będziecie prędzej czy później słyszeli i będziecie sobie pamiętali, a Wojtek powiedział, coś tam było, am morgen, guten morgen, hashtag morgen, what the... Nic nie powiedziałem. Dobra, nie będę Was teraz już zanudzał. Na koniec jeszcze Wam wkleję, co mi się nie udało na początku. Bardzo mnie to rozbawiło, dlatego Wam to też puszczę. To mam nadzieję do następnego razu. Wasz Wojtek. Szybkie słowo, bo to muszę coś wytłumaczyć, ale będzie Wam się pojebało... Będzie Wam się pojebało, bo jest zajebane.